Dr Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. O co chodzi z interdyscyplinarnym coachingiem finansowym? Co to jest? Skąd się wzięło? Dlaczego tak? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do klasycznych teorii ekonomicznych. Otóż te klasyczne teorie ekonomiczne zakładały, że człowiek jest istotą racjonalną, czyli homo economicus to ktoś taki, kto podejmuje logiczne i racjonalne decyzje. Dotyczy to przede wszystkim inwestowania. A więc człowiek, który podejmuje jakąś decyzję inwestycyjną albo decyzję dotyczącą zarządzania pieniędzmi, robi to w sposób jasny, prosty, logiczny. Po jakimś czasie w trakcie badań zauważono, że jednak nie zawsze tak jest, że ludzie się zachowują w sposób racjonalny. Niektórzy się zachowywali wprost przeciwnie, czyli irracjonalnie. No i zaczęto się zastanawiać, jak w takim razie przemodelować, teorie ekonomiczne i sposób podejmowania decyzji, jak do tego podejść. W latach 70. ubiegłego wieku powstała tak zwana teoria perspektywy, która dała początek finansom behawioralnym. O czym ona mówi? Kahneman i Tversky generalnie doszli do wniosku, że każdy ma jakiś punkt widzenia i z tego punktu widzenia w swojej perspektywie postrzega świat, a zatem jego decyzje, jego zachowania wszystko to co robi odnośnie finansów będą właśnie z tego punktu widzenia robione z tej perspektywy i dlatego mówi się o zachowaniu behawioralnym czyli zachowuje się tak jak w tym moim zakątku w tej mojej perspektywie jest to możliwe finanse behawioralne są w tej chwili taką dziedziną życia która się rozwija w ekonomii bardzo prężnie dlaczego w takim razie nie powinienem mówić o w finansach behawioralnych tylko stwierdziłem, że będzie to interdyscyplinarny coaching finansowy z kilku powodów ale generalnie najważniejszy jest taki żyjemy w epoce informacyjnej a epoka informacyjna oznacza, że napływają do nas informacje z całego świata i one kształtują nasze emocje, sposób myślenia, wiedzę, wybory, zachowania. Jak wygląda dzień normalnego w cudzysłowie, normalnego człowieka. No, budzi nie budzik, czyli mój chiński telefon. Następnie wkładam swoje amerykańskie dżinsy, siadam, wypijam brazylijską kawę, w międzyczasie słucham informacji z japońskiego radia, potem wsiadam do francuskiego, niemieckiego albo włoskiego samochodu, jadę do pracy, odpalam komputer z amerykańskim oprogramowaniem. No, można by powiedzieć, ale inne wybory mogę dokonywać typowo polskie. No to wytłumaczcie mi, moi drodzy, na czym ma polegać patriotyzm Polaka, który chce być w stu procentach związany tylko z tym, co polskie. No oczywiście nie muszę jeść masła zagranicznego czy pomidorów zagranicznych, ale ja osobiście mam straszne problemy z tym, żeby jeść polskie banany, polskie ananasy, pić polską kawę, jeść polską pizzę, jeść polski kebab, bo to wszystko jest import kulturowy z innych kręgów kulturowych. A zatem żyjemy. W kontakcie z różnymi kulturami. A nawet jeżeli nie lubisz pizzy, nie lubisz kebabu i powiesz, że w ogóle nigdy z takich rzeczy nie korzystasz, to prawdopodobnie oglądasz telewizję. No, sprzęt japoński jest z reguły najlepszy, więc pewnie takowy posiadasz. A jeżeli już nawet miałbyś mieć inny aparat, inny telewizor, to pytanie, jak funkcjonują treści, które w tym telewizorze są przekazywane. Otóż na naszą osobowość, na nasze wybory. Na nasze preferencje, na nasz sposób patrzenia na świat wpływają te informacje, które otrzymujemy. I nawet jeśli nie słuchamy wiadomości politycznych i omijamy dzienniki, to oglądamy filmy. Oglądamy może seriale, może filmy fabularne. Bohaterowie tych filmów mają zawsze jakiś sposób patrzenia na świat. I ten sposób patrzenia na świat albo Kompletnie odrzucamy, bo my chcemy być inni, albo przyjmujemy, bo utożsamiamy się z głównym bohaterem. I w ten sposób następuje implementacja wątków kulturowych. Dlatego powiedziałem, że o finansach należy mówić, patrząc interkulturowo. W Polsce mamy kilka fascynacji. Z jednej strony mamy fascynację Zachodem, Ameryką, amerykańskim snem, od Pucybuta do milionera. Z drugiej strony dobrobytem, takim jaki jest na przykład w Szwajcarii. Ale z trzeciej strony mamy tę Taką fantazję ułańską związaną z tym wschodnim stylem myślenia, prawda, często również związaną z używaniem alkoholu i te wątki kulturowe w naszych działaniach po prostu się przeplatają. Poza tym jestem doradcą finansowym, a doradca finansowy jest pewnego rodzaju dziesięcioboistą w finansach, to znaczy, nie specjalizuje się w jednej dziedzinie tylko i wyłącznie, ale musi poznać wiele różnych dziedzin, żeby móc doradzać w zakresie finansów. A zatem już moje spojrzenie nakazuje mi właśnie takie wieloaspektowe patrzenie na zagadnienia finansowe. Dlatego interdyscyplinarny coaching finansowy. Będziemy rozmawiać o finansach, będziemy rozmawiać o tym wszystkim, co wpływa na nasze decyzje. Ale finanse to nie tylko psychologia zachowania, finanse to nie tylko inwestowanie, to nie tylko podatki, to nie tylko zarabianie, to nie tylko kredyty. Finanse to jest to wszystko razem. I teraz moje decyzje, jak mam w tym świecie się poruszać, jak mam funkcjonować, co mam robić, jak podejmować słuszne i racjonalne decyzje finansowe, to jest to coś, z czym się muszę zetknąć i tym czym żyję. Dlatego mówimy o interdyscyplinarnym coachingu finansowym, to jest ta dyscyplina, którą uprawiam i mam nadzieję, że z przyjemnością będziecie słuchać takich właśnie informacji i oglądać takie właśnie informacje, które pomogą podejmować decyzje finansowe. W opisie filmu znajdziesz również linki, które odsyłają do różnych moich opublikowanych wcześniej kursów albo informacji i jeżeli potrzebujesz czegoś więcej, na pewno znajdziesz tam stosowne informacje, będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę. Bardzo dziękuję za oglądanie, zasubskrybuj kanał, pozdrawiam.